Widziałam Aleksandra Dobę. Nie zdążyliśmy się uściskać. Cześć, Olek. To chodź. Aleksander Doba, jedyny i niepowtarzalny. Słuchaj, jeśli jesteś na scenie, to kiedy cię można spotkać w trakcie tych targów? Gdzie jesteś i kiedy dokładnie? Więc ja w różnych miejscach jestem, ale zostałem zaproszony tutaj i bardzo się cieszę, że tyle wspaniałych ludzi. A ta impreza tutaj, te 7 nowych cudów Polski, to jest coś wspaniały pomysł. I będzie kontynuowany chyba bardzo długo. Dziękuję. Swoją drogą, Olek, to jest dla mnie po prostu chodząca inspiracja. Szanowni Państwo, gości jest na pewno mnóstwo wspaniałych. Wszystkich nie jestem w stanie przywitać osobiście. Olka po prostu musiałam wyłowić. Natomiast chciałabym powiedzieć, że tak jak Olek, no, głośno się zrobiło, bo przepłynął ocean, a przecież najpierw spłynął, pływał po polskich rzekach, po polskich akwenach i poznał tę Polskę bardzo dobrze, pływając kajakiem. Dlatego też ja, jeżdżąc gdzieś na krańce świata, chciałabym powiedzieć, że nie zapominam o naszym kraju i właśnie dlatego jestem tak czynnie zaangażowana w promowanie Polski.